Szczęść Boże, Justyna Kendra, zapraszam na informacje dnia. Sędzia Małgorzata Gersdorf wzywa Unię Europejską do szybszych działań w sporze o proponowaną przez Prawo i Sprawiedliwość reformę wymiaru sprawiedliwości. Komisja Europejska przyspiesza procedurę przeciwko Polsce i przekonuje, że nowa ustawa o Sądzie Najwyższym narusza zasadę nieusuwalności sędziów. To już za nami. Jednak mimo upływu czasu nie zmienia się stanowisko profesor Małgorzaty Gersdorf, która jeszcze niedawno kierowała pracami Sądu Najwyższego. Władza aktualna nauczyła nas nierespektowania wykładni i reguł, do których byliśmy przyzwyczajeni. To znaczy, stało się to normalne i dopuszczalne. Sąd Najwyższy chce, by spór o wygaszenie mandatów sędziów Sądu Najwyższego rozstrzygnął Europejski Trybunał Sprawiedliwości. W ocenie sędziów Komisja Europejska w tej sprawie zawiodła. Komisja Europejska uwierzyła, że są prowadzone realne, prawdziwe negocjacje i jakieś ustępstwa naszego rządu, a to było tylko przeciąganie. Na czas. Wszystko z pominięciem Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, mówi marszałek Senatu Stanisław Karczewski. To jest jedyna instytucja w Polsce, która może tego typu spory rozstrzygać. W sporze o wygaszenie mandatów rolę rozjemcy przypisał sobie sam Sąd Najwyższy. Stąd próba zakwestionowania nowego prawa poprzez zawieszenie trzech artykułów nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Na tym jednak nie koniec, bo spór nie po raz pierwszy przenosi się za granicę. Nie tylko do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale też do mediów i na uczelnie wyższe. Za granicę, no to mieliśmy okazję widzieć w ostatnim czasie. To jest chociażby pani prezes, była prezes, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Gersdorf, która żaliła się na stan praworządności w Polsce, mówiąc, że będzie prezesem na uchodźstwie. To słowa sędzi Gersdorf, które padły w niemieckim Karlsruhe. Im się nie uda, to tu w Polsce będziemy decydować o tym, jak będzie wyglądało nasze sądownictwo. Te słowa ministra Zbigniewa Ziobry nie tracą na aktualności, bo po Karlsruhe przyszedł wywiad dla Reutera. Sędzia Gersdorf wezwała Unię Europejską do szybszych działań. Jako przykład podaje Puszczę Białowieską. Może być tak, że drzewa zostaną wycięte, jak w Puszczy Białowieskiej, i wtedy rząd się cofnie, czyli sędziowie zostaną zwolnieni i wtedy się cofnie, ale już nie będzie jak się cofać, bo sędziów nie będzie. Sędziowie na pewno będą. Pytanie jednak o to, czy nowi, czy starzy. Kandydatów do Sądu Najwyższego nie brakuje. Orzekać chcą także starzy sędziowie. Powołują się przy tym wprost na konstytucję. Jeszcze dziś prezydent podejmie decyzję w sprawie nowej ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Wcześniej na łamach mediów wielokrotnie krytykował rozwiązania proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Ostra krytyka pod adresem nowej ordynacji może oznaczać tylko jedno. Prezydent prawdopodobnie zawetuje ustawę, czyli nie podpisze ustawy o ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Andrzej Duda przekonuje, że nowa ordynacja uderza w małe ugrupowania i ich wyborców. Efektywny próg wyborczy, jak wskazuje prezydent, wzrasta nawet do 16,5%. Nie widzę rzeczywiście uzasadnienia dlatego, żeby miało dojść do aż tak istotnego ograniczenia, że de facto tylko dwa ugrupowania istniejące dzisiaj na polskiej scenie politycznej będą mogły powiedzieć, no tak, my swoich posłów w Parlamencie Europejskim będziemy mieli na pewno. Stworzenie takiego faktycznego progu wyborczego do Europarlamentu właściwie spowodowałoby system dwupartyjny, ewentualnie z jakimiś niewielkimi dodatkami poszczególnych mniejszych partii. Ostatnią deską ratunku dla małych ugrupowań byłoby budowanie koalicji. To jednak koalicja wymuszona, która w obliczu dużego poparcia dla PiS-u i PO może nie gwarantować mandatu. Okazuje się, że wtedy jest ogromna część polskiego społeczeństwa, która no nie może w zasadzie skutecznie dokonać wyboru, tak? Bo z góry wiadomo, że partie, które nie mają takiego poparcia, a jest ich większość, nie dostaną się do Parlamentu Europejskiego samodzielnie. Nowa ordynacja może wzbudzić też wątpliwości unijnych instytucji, a to kolejny argument, po który w tej sprawie sięga prezydent. W grę wchodzą też kalkulacje polityczne, bo jak mówi dr Grzegorz Piątkowski, pewne rzeczy opłaca się zawetować. Prezydent na pewno daje sygnał z kolei do tej centrowej części społeczeństwa, że jest niezależny i może właśnie w tym modelu uda mu się pozyskać głosy centrowej części społeczeństwa po to, żeby mógł wygrać z kandydatem opozycji za kilka lat. Decyzja musi zapaść dzisiaj, jeszcze w tym tygodniu. Prezydent udaje się bowiem w podróż do Australii i Nowej Zelandii.
Za nami centralne uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz rocznicą cudu nad Wisłą. W Warszawie obejrzeć można było wielką defiladę niepodległości. Wczesnym rankiem w Ossowie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak złożył wieńce na cmentarzu poległych w Bitwie Warszawskiej oraz przed krzyżem upamiętniającym księdza majora Ignacego Skorupkę, kapelana wojskowego poległego w bitwie pod Ossowem. To na tych polach Wojsko Polskie zatrzymało, pobiło i przepędziło bolszewików w 1920 roku. Dlatego w Ossowie powstanie długo wyczekiwane Muzeum tej bitwy. Polacy od wielu dziesiątek lat czekają na Muzeum Bitwy Warszawskiej. Za 2 lata, w setną rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, będziemy mogli oddać do użytku muzeum. W Warszawie na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego prezydent Andrzej Duda wręczył 10 nominacji generalskich i 1 admiralską. Prezydent wskazał także naczelnego dowódcę na czas wojny. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wskazał jako osobę przewidzianą do mianowania na stanowisko naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała broni Rajmunda Andrzejczaka. W południe na placu marszałka Józefa Piłsudskiego przed grobem nieznanego żołnierza miała miejsce uroczysta zmiana warty honorowej. Wieńce złożył prezydent Andrzej Duda w towarzystwie ministra Mariusza Błaszczaka. Następnie Wisłostradą w Warszawie przeszła wielka defilada niepodległości. Lokalizację wybrano po raz pierwszy. Ponad 1000 żołnierzy, samoloty bojowe, nowoczesne czołgi i 900 rekonstruktorów. Defiladę pieszą otworzyła kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. Za nią maszerowały pododdziały reprezentacyjne wojsk lądowych, marynarki wojennej, sił powietrznych, wojsk specjalnych, wojsk obrony terytorialnej i żandarmerii wojskowej. Minister Mariusz Błaszczak w święto Wojska Polskiego podziękował żołnierzom za ich codzienną służbę. Żołnierze Wojska Polskiego, jesteśmy z was dumni. Jesteście dumą narodu polskiego. Jesteście obrońcami polskiej wolności. Jesteście obrońcami polskiej wolności i jesteście także tymi, którzy strzegą naszego bezpieczeństwa. A w tym, by Polacy czuli się bezpiecznie, by Europa i świat były bezpieczne, czuwamy razem z innymi krajami w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sojusz Północnoatlantycki na czele ze Stanami Zjednoczonymi jest gwarantem bezpieczeństwa państw członkowskich sojuszu. Cieszymy się z tego, że jest także na mocy porozumień bilateralnych silna obecność Armii Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Ale chcielibyśmy, żeby była to obecność stała. Święto Wojska Polskiego to także okazja, by przypomnieć wydarzenia sprzed 98 lat. Wczoraj przypadała bowiem rocznica cudu nad Wisłą, decydującej bitwy w wojnie polsko-bolszewickiej. Pierwszym elementem zwycięstwa, jak mówił prezydent Andrzej Duda, była opieka Matki Najświętszej nad swoimi walczącymi dziećmi. Drugim był geniusz dowódców, męstwo żołnierzy, a przede wszystkim ich umiejętności. I te właśnie czynniki zdecydowały o tym, że Polska zwyciężyła. Do cudu nad Wisłą nawiązał także ksiądz arcybiskup Wacław Depo. Metropolita częstochowski wygłosił homilię na Jasnej Górze podczas głównych uroczystości związanych ze świętem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To był przełomowy moment obrony cywilizacji europejskiej, w której trwamy od pokoleń. Nie wszyscy chcą to uznać, że ten dzień i następujące po nim wydarzenia były cudem czynu militarnego za sprawą Maryi Zwycięskiej i cudem jedności Polaków broniących po wielu latach zaborów odzyskanej ojczyzny. Bitwa warszawska z 1920 roku uznawana jest za 18. przełomową bitwę w historii świata. Polskie linie lotnicze LOT poszerzają swoją ofertę na lotnisku w Bydgoszczy. Po Lwowie przyszedł czas na Kijów. Loty 2 razy w tygodniu. LOT rozwija się na lotnisku w Bydgoszczy. W zeszłym roku, 3 sierpnia, polskie linie lotnicze LOT uruchomiły połączenie z Bydgoszczy do Lwowa. Połączenie, po które najczęściej sięgają turyści i obywatele Ukrainy mieszkający i pracujący w regionie. Po roku przyszedł czas na kolejny krok, stąd loty do Kijowa. Pierwszy lot z kompletem pasażerów. W wydarzeniu towarzyszył tradycyjny salut wodny. Połączenia oba i do Lwowa, do Kijowa odbywają się 2 razy w tygodniu. To są poniedziałki i piątki.
Do Kijowa samolot lata na lotnisko Żulany. Lotnisko z myślą o poprawie komfortu pasażerów krok po kroku realizuje kolejne inwestycje. To m.in. nowa kontrola bezpieczeństwa, powiększanie terminala ogólnego oraz rozbudowa parkingu. Wszystko przekłada się na wzrost liczby pasażerów. W tym roku planujemy obsłużyć 400 tysięcy pasażerów w porcie lotniczym Bydgoszcz. I takie dane w połączeniu z infrastrukturą mają przyciągnąć zainteresowanie przewoźników. Im korzystniejsza jest ta infrastruktura, tym linie lotnicze są bardziej też oczywiście zainteresowane do prowadzeniem dalszych rozmów handlowych. Port lotniczy Bydgoszcz nie zamyka negocjacji z LOT-em, tak by zwiększyć liczbę połączeń obsługiwanych przez narodowego przewoźnika. A teraz o skandalicznej decyzji rządu Niemiec, który przyjął projekt ustawy wprowadzającej trzecią płeć obok męskiej i żeńskiej. Trzecia płeć ma być wpisywana do księgi stanu cywilnego jako divers, czyli inna, odmienna. W ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny uznał obowiązujące dotąd reguły w kwestii określenia płci w księdze stanu cywilnego za naruszenie prawa do ochrony własnej osobowości oraz zakazu dyskryminacji. Trybunał dał czas do końca tego roku na wprowadzenie zmian. Orzekł, że władze muszą stworzyć możliwość wyboru trzeciej tożsamości płciowej, bądź w ogóle zrezygnować z określania płci w księdze stanu cywilnego. Sprawa zrobiła się głośna, kiedy osoba zarejestrowana w księdze stanu cywilnego jako kobieta domagała się zmiany na płeć odmienną. Minister Sprawiedliwości Niemiec powiedziała, że rzekomo trzecia płeć da poczucie godności i pozytywną tożsamość tym ludziom, którzy nie poczuwają się do przynależności do którejś z płci. Projekt wprowadzający trzecią płeć to jednak nie jedyne budzące kontrowersje zmiany w Niemczech. Pod przewodnictwem resortów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych ma być przygotowywana kolejna ustawa służąca, cytuję, uznaniu i umocnieniu różnorodności płciowej. Chodzi o osoby interseksualne i transseksualne. W Nigrze w Afryce Zachodniej rozprzestrzenia się epidemia cholery. Od początku lipca na tę chorobę zmarły 22 osoby, a 1351 jest zakażonych, poinformowała Organizacja Narodów Zjednoczonych. Cholera to groźna choroba zakaźna przewodu pokarmowego. Jej przyczyną jest spożycie pokarmu lub wody skażonej szczepami przecinkowca cholery. Eksperci oceniają, że epidemia w Nigrze jest wynikiem powodzi po ulewnych deszczach. Istnieją obawy, że w najbliższym czasie choroba może się jeszcze bardziej rozprzestrzenić. Od początku lipca na cholerę zmarły 22 osoby. 1351 jest zakażonych. Bilans sprzed tygodnia mówił o 13 zgonach i 993 przypadkach zachorowań. Połowa zarażonych to dzieci poniżej 14 roku życia. Od czasu ogłoszenia epidemii miejscowe służby medyczne rozpoczęły intensywną walkę z chorobą. Rząd Nigru otrzymał wsparcie m.in. od Światowej Organizacji Zdrowia czy Lekarzy Bez Granic. Minister zdrowia sąsiedniej Nigerii, który przebywał w Nigrze, powiedział, że epicentrum epidemii leży w pobliżu Nigerii, skąd pochodzi 90% pacjentów. Zapewnił, że sytuacja była pod kontrolą. To już wszystkie informacje, więcej w południe po modlitwie Anioł Pański. Do zobaczenia z Panem Bogiem.